Witam Was w pierwszym odcinku podcastu, który nazwałem Historie Biblijne. Będę tutaj omawiał albo będę prezentował ciekawe osoby i ciekawe miejsca opisane w biblijnej historii. Nie będę się jednak koncentrował na tych znanych postaciach z Biblii. Chciałbym Wam opowiedzieć o tych mniej znanych. Ci znani oczywiście też będą się pojawiać. Na przykład dzisiaj za chwilę będę mówił o Jeroboamie, synu Nebata, a przy omawianiu jego postaci kilkakrotnie pojawi się także król Salomon. Ale my skupimy się na Jeroboamie. W kolejnych odcinkach będę chciał omówić też na przykład siostrzeńców króla Dawida, a szczególnie moją ulubioną postać, czyli Abiszaja. Poświęcę też kilka odcinków na historię miast, które pojawiają się w Biblii. Na przykład omówię historię Jerozolimy. Głównym źródłem informacji będzie Biblia, ale gdy będą pozabiblijne źródła, postaram się powołać także na nie. Na przykład dzisiaj będziemy mówić o najeździe Egipcjan na Judę, a o tym mówią także źródła egipskie. Tyle może takiego krótkiego wstępu, o sobie powiem trochę na końcu tej audycji. Teraz jednak przejdźmy już do głównego tematu, czyli do Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam I, syn Nebata, był on pierwszym królem Izraela i należy go odróżnić od Jeroboama II, który był jednym z ostatnich królów Izraela. Jeroboam II był prawnukiem Jehu i kiedyś pewnie też o nim nagram osobny odcinek. Dzisiaj jednak skupmy się na Jeroboamie I, który w Biblii jest określany jako Jeroboam, syn Nebata. Gdy mówię, że Jeroboam syn Nebata był królem Izraela, należy pamiętać, że tutaj będziemy mówić o północnym, dziesięcioplemiennym królestwie Izraela, które jest czymś innym niż wcześniejsze królestwo Izraela, w którym rządził król Saul, a później król Dawid. Wróćmy jednak do Jeroboama syna Nebata, czyli tego króla dziesięcioplemiennego północnego królestwa, królestwa Izraela. Nie wiemy wiele o jego dzieciństwie. W księdze pierwszej królów, 11 rozdział, werset 26, czytamy o nim, że był synem Nebata oraz że pochodził z plemienia Efraima z miasta Cereda. Nie wiadomo, gdzie leżało owo miasto, ale w innym miejscu księgi pierwszej królewskiej, chodzi o 7 rozdział, werset 46, wspomniano, że tam król Salomon kazał odlewać miedziane przedmioty do świątyni. Król Salomon zbudował świątynię, która była później nazywana świątynią Salomona. O matce Jeroboama powiedziano, że była wdową. Tak więc Jeroboam być może w młodym wieku stracił ojca i był wychowywany przez matkę. Z tego powodu na jego barki spadło utrzymanie domu. Biblia mówi o nim, że był bardzo pracowity. Jeżeli Cereda, z której pochodził Jeroboam, to była ta sama Cereda, w której Salomon odlewał rzeczy do budowania świątyni, to być może właśnie tam się pierwszy raz spotkali. W pierwszej księdze królów, w 11 rozdziale, wersecie 28, czytamy, że Jeroboam był pracowity, co zauważył król Salomon i ustanowił go nad wszystkimi robotnikami z domu Józefa. Przypomnę może, że z domu Józefa pochodziły dwa plemiona, bo Efraima i Manasesa. Jeroboam był z plemienia Efraima, a miał kierować, miał dowodzić, dyrygować tymi dwoma plemionami. Gdy po jakimś czasie wychodził z Jerozolimy, był tam być może po rozkazy od króla Salomona, spotkał na drodze proroka Achijasza. Ten prorok rozdarł swoje szaty na 12 części i powiedział Jeroboamowi, że dla niego jest 10 części z tych 12 rozdartych. Ta szata była podarta na 12 części i prorok 10 dał właśnie Jeroboamowi. Gdy król Salomon ustanawiał Jeroboama na kierownika robót w plemionach Efraima i Manasesa, był on chyba jeszcze monoteistą, czyli oddawał cześć tylko jednemu Bogu, temu Bogu Biblii. Jednak w momencie, gdy prorok Achijasz oferował Jeroboamowi 10 plemion, 10 części swojej szaty, Salomon był już politeistą, czyli oddawał cześć także Bogom sąsiednich narodów. Między innymi przyszedł wtedy do Izraela także kult Asztarte.
Prorok więc wyjaśnił Jeroboamowi, że ród Salomona za karę, za to właśnie, że odszedł od kultu jedynego Boga i poszedł także w kierunku kultów innych, m.in. kultu Asztarte, za to straci 10 plemion i te 10 plemion dostanie właśnie Jeroboam. Biblia mówi, że prorok Achijasz powiedział to Jeroboamowi na osobności. W jakiś jednak sposób król Salomon się o tym dowiedział i Jeroboam musiał uciekać. Uciekał aż do Egiptu, gdzie przyjął go faraon Szyszak. Jeroboam mieszkał tam do śmierci Salomona. Tutaj może troszeczkę powiemy sobie o źródłach egipskich, bo w Biblii imię faraona oddano jako Szyszak, ale źródła egipskie mówią o nim jako o faraonie Szeszonku I. Po śmierci Salomona Jeroboam wrócił do Izraela i wraz z ludem prosił Rehoboama, Rehoboam był synem króla Salomona, prosili Rehoboama, aby ulżył ciężkiej pracy, jaką nałożył na lud król Salomon. Przypomnijmy, że Jeroboam był takim nadzorcą lub kierownikiem nad wszystkimi ludźmi z plemion Józefa do prac przymusowych. Salomon bardzo dużo budował i zmuszał ludzi do pracy przy tych budowach. Teraz Jeroboam i lud proszą jego następcę, aby złagodził te rzeczy, złagodził te prace i po prostu pozwolił im może mniej pracować, czy może zrezygnował z tych budów. Biblia nie mówi dokładnie. Rehoboam się jednak nie zgadza i lud wtedy od niego odchodzi. Rehoboam wysłał pewnego nadzorcę, być może chcąc kontynuować tę pracę, lud jednak ukamieniował tego człowieka, tego przedstawiciela króla Rehoboama i swoim królem ustanowił właśnie Jeroboama. Być może ludzie znali to proroctwo, być może Jeroboam powiedział ludowi o tym, że pewien prorok przepowiedział właśnie tą sprawę. Tak więc Jeroboam został królem 10 plemion, a przy Rehoboamie zostały 2 z 12 plemion. Król Rehoboam postanowił jednak odzyskać władzę nad zbuntowanymi plemionami. Zebrał więc wojowników ze swoich 2 plemion. Tymi plemionami była Juda i Benjamin. Może przypomnę, że taki bunt nie był czymś niezwykłym, bo jeszcze za czasów Dawida, czyli dziada króla Rehoboama, zbuntował się jego syn Absalom, a gdy upadł bunt Absaloma, zbuntowały się inne plemiona Izraela pod przywództwem Szeby. Dawid wysłał wojsko, zabił Szebę i wszystko wróciło wtedy do porządku. Być może teraz Rehoboam spodziewał się czegoś podobnego, jednak w tym momencie wystąpił inny prorok, który powiedział, że ta sprawa jest od Boga i zabronił wojny między Rehoboamem oraz Jeroboamem. Tak więc Rehoboam, który zebrał już wojowników z tych 2 plemion, z plemiona Judy i Benjamina, rozpuścił ich, nie doszło do wojny. Od tego momentu można chyba liczyć podział Izraela na 2 królestwa. Królestwo Południowe ze stolicą w Jerozolimie było rządzone przez potomków Dawida i Salomona, czyli od Rehoboama przez kolejnych potomków Dawida. Składało się ono z 2 plemion, plemienia Judy i plemienia Benjamina i często jest określane jako Królestwo Judy, Królestwo Judzkie albo po prostu Juda. Północne królestwo było rządzone przez kilka dynastii, z których pierwszą była właśnie dynastia Jeroboama. To królestwo jest określane często jako Królestwo Izraela, albo krótko jako Izrael. Wprawdzie nie doszło do wojny pomiędzy Izraelem a Judą. Jeroboam rozbudował jednak Szechem i Penuel, tak mówi Biblia. Ta rozbudowa, Biblia nie mówi dokładnie co to było, ale prawdopodobnie chodzi o ufortyfikowanie tych miast. Tak więc Jeroboam przygotowywał się być może na późniejszy najazd króla Rehoboama. Jednak później król Izraela, czyli Jeroboam I, zauważa, że jego poddani dalej chodzą do Jerozolimy na święta. Takie święta odbywały się 3 razy w roku. On zaczął się bać, że Rehoboam wykorzysta ten fakt i namówi ludzi, aby wrócili do niego. Jeroboam ustanowił więc własne święto i własne miejsca kultu. Według prawa mojżeszowego święto tygodni, to było takie 3. święto, święto tygodni, które zwane jest także świętem szałasów albo świętem namiotów, odbywało się 15 dnia 7. miesiąca,
czyli gdzieś tak na przełomie naszego września i października. Jeroboam jednak mówi, że to za daleko dla ludzi chodzić tak daleko do Jerozolimy i ustawia dwa cielce. Jednego ustawia w Dan, a drugiego w Betel. Ustawia też swoje święto na wzór tego z Jerozolimy, jednak zamiast 15 dnia 7 miesiąca swoje święto robi 15 dnia 8 miesiąca. Jak doszło do tego? W pierwszej Księdze Królów, 12 rozdziale, wersecie 28 czytamy, że Jeroboam szukał rady. Nie wiadomo, kto mu udzielił tej rady, ale po jej wysłuchaniu ustanowił właśnie te dwa miejsca na miejsca kultu. Zauważmy jednak, że z jego słów wynika, że nie wprowadzał innej religii. On powiedział: po co macie chodzić tak daleko? Spójrz, Izraelu, to jest twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Tak więc według niego on dalej czcił tego samego Boga, po prostu chciał go czcić w innym miejscu i przy pomocy tych dwóch cielców. Co ciekawe, Jeroboam cytuje tutaj słowa Arona. Przypomnijmy może, że gdy Mojżesz poszedł na górę Poprawa, między innymi dostał wtedy te tablice z dziesięciorgiem przykazań, lud się niecierpliwił i wtedy niektórzy z ludu mówili, że Mojżesz tam umarł. Wtedy brat Mojżesza, Aaron, zrobił cielca ze złota i powiedział do Izraelitów: to jest Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Tak więc teraz Jeroboam wypowiada te same słowa. Oczywiście Mojżesz kazał zniszczyć tamtego cielca i można się spodziewać, jak zareagują ludzie znający prawo mojżeszowe teraz. Warto jednak zwrócić uwagę na to podobieństwo tych słów. Być może właśnie ci doradcy doradzili królowi Jeroboamowi, aby użył tych samych słów, których użył wcześniej Aaron. Warto wspomnieć o pewnym wydarzeniu historycznym, na które Jeroboam mógł mieć duży wpływ. Przypomnijmy, że za życia Salomona Jeroboam ukrywał się w Egipcie u faraona Szyszaka. W egipskich źródłach jest on nazywany Szeszonkiem. W 5 roku panowania Rehoboama w Judzie, czyli także w 5 roku panowania Jeroboama w Izraelu, faraon Szyszak najechał na Judę i ograbił Jerozolimę. Wprawdzie nie ma tutaj żadnych dowodów, wydaje mi się jednak, że Jeroboam mógł maczać palce w tym najeździe. Być może to właśnie on namówił faraona, aby najechał Judę i w ten sposób osłabił jego wroga. Jakby nie było, faraon pokonał Rehoboama i ograbił Jerozolimę oraz świątynię. I być może właśnie wtedy zabrał Arkę Przymierza ze świątyni. Ten wątek jest użyty później w takim filmie fabularnym Poszukiwacze zaginionej Arki. Tam też mowa jest o tej teorii właśnie, że być może Arkę Przymierza zabrał właśnie faraon Szyszak. Wróćmy jednak do Jeroboama. Gdy ustanowił kult cielców w Dan i w Betel, wszyscy kapłani i lewici przenieśli się do Judy. Jeroboam sam stanął w Betel, czyli w tym mieście pośrodku Izraela, bo Dan było na samej północy, i tam postanowił złożyć ofiarę jednemu z cielców. Było to właśnie prawdopodobnie w to jego święto, czyli 15 dnia 8 miesiąca, podczas tego święta, które on ustanowił. Przybył wtedy pewien prorok z Judy i przepowiedział zniszczenie tego ołtarza przez judzkiego króla Jozjasza. Jeroboam kazał schwytać tego proroka, ale Biblia mówi, że w tym momencie uschła mu ręka. Ten prorok uleczył wtedy króla, nic jednak od niego nie chciał. Jeroboam nie zmienił jednak swojego postępowania w kwestii cielców. Jak już wspominałem, Biblia mówi, że pewien inny prorok powstrzymał Izraela i Judę przed wojną na początku panowania. Później jednak Biblia podaje, że ci dwaj królowie, czyli Rehoboam i Jeroboam, wciąż prowadzili ze sobą wojny. Te wojny trwały także po śmierci Rehoboama. W jego miejsce zaczął panować Abijasz. Miał on dwukrotnie mniejszą armię niż Jeroboam. Tak więc król Izraela, Jeroboam I, Jeroboam syn Nebata, myślał pewnie, że ma pewne zwycięstwo. Oprócz tego, że miał dwukrotnie większą armię, to dodatkowo wysłał część swoich wojsk na tyły wojsk judzkich, czyli wojsk z Abijasza. Biblia jednak mówi, że wygrał Abijasz, bo Bóg rozgromił siły Jeroboama. Nie ma tutaj podanych żadnych szczegółów.
Abijasz odebrał Jeroboamowi kilka miast, między innymi Betel, czyli to miasto, w którym był jeden z cielców. Było to jednak chyba krótkotrwałe. Jeżeli nawet Abijasz zniszczył wtedy cielca, który był w Betel, to później to miasto wróciło do Izraela i kult cielca dalej tam trwał. Po tej przegranej Jeroboam nie wrócił już do swojej potęgi. Pod koniec życia zachorował jeden z jego synów. Posłał on więc swoją żonę, aby poszła do proroka Achijasza. To jest ten sam prorok, który wcześniej rozdarł swoją szatę na 12 części i 10 z tych części dał Jeroboamowi. Ten prorok, mimo że był już stary w tym momencie i ślepy, rozpoznał żonę Jeroboama i przepowiedział jej śmierć. Przepowiedział śmierć tego syna, który był chory, a także całej dynastii. Sam Jeroboam też wkrótce umarł. Biblia mówi, że został zabity przez Boga. Nie podano żadnych szczegółów, jak do tego doszło, ale kiedy jest użyte to słowo, że został zabity przez Boga, przychodzą na myśl dwie inne postacie. Postać Nabala, którego Bóg zabił poprzez paraliż, albo udar, albo postać króla Heroda, którego zabiło robactwo. Też tam jest powiedziane, że uderzył go Bóg. Jakby nie było, jego syn Nadab panował tylko 2 lata, a potem został zabity wraz z całym domem Jeroboama przez Baszę, który zapoczątkował kolejną dynastię w Izraelu. Jedna rzecz się jednak nie zmieniła. Jeroboam wprowadził kult cielców i ten kult był kontynuowany przez wszystkich kolejnych królów Izraela. Nawet taki król, jakim był król Jehu, ten, który jest nazywany jednym z najlepszych królów Izraela przez Biblię, on usunął kult Bala, ale pozostał przy kulcie cielców. Ten kult trwał aż do końca istnienia tego państwa, czyli do momentu najazdu Asyrii oraz zniszczenia tych cielców przez judzkiego króla Jozjasza, ale to już jest inna historia. Podsumowując. Jeroboam był bardzo pracowity, być może dlatego, że wychowany był bez ojca i już jako młody chłopak musiał utrzymywać rodzinę. Salomon to zauważył i ustanowił go nadzorcą nad przymusowymi pracami. Gdy prorok przepowiedział Jeroboamowi panowanie nad 10 plemionami, musiał on uciekać przed Salomonem do Egiptu. Wrócił stamtąd po śmierci Salomona i zaczął panować nad Izraelem. Być może on namówił także faraona do ataku na Judę. Jego dynastia była bardzo krótka, ale kult cielców, który ustanowił, trwał przez cały okres istnienia 10-plemiennego Królestwa Izraela. Mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek samospełniającego się proroctwa. Może wyjaśnię, że samospełniające się proroctwo to proroctwo, które wypowiedziane doprowadza do tego, że osoba, która je słyszy, zaczyna działać zgodnie z tą przepowiednią i niejako sama spełnia to, co ona usłyszała. Tak było właśnie tutaj, bo prorok, który przepowiedział Jeroboamowi, że zostanie on królem, sprawił, że Jeroboam zaczął działać, zaczął postępować tak, aby zostać tym królem. Być może później na tym fragmencie Biblii wzorował się Szekspir, gdy pisał Macbetha. Tam też jest taki przykład samospełniającego się proroctwa. Na dzisiaj to wszystko. Ja nazywam się Piotr Borowski. Jeżeli Wam się podobała ta audycja, to podzielcie się nią ze swoimi znajomymi, których interesują te tematy. Jeżeli interesuje Was historia, to prowadzę także inne podcasty poruszające historyczne tematy. Prowadzę audycję Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci oraz audycję o rocznicach przypadających na dany dzień. Ta audycja nazywa się Tego Dnia. Zapraszam Was więc także do tamtych audycji. W dodatkach będą linki do tamtych audycji. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnej audycji.